Chcieliśmy Państwu powiedzieć trochę o właśnie takim
takich mniej znanych miejscach, do których mniej turystów dociera, ponieważ nie będziemy opowiadali ani o tych najbardziej znanych widokach i dzielnicach Tokio, czyli o Shinjuku, czy Akihabarze, czy o Shibui. My też tam też oczywiście byliśmy i tam też się zachwycaliśmy wszystkimi różnych takich rzeczy próbowaliśmy. Natomiast ta dzisiejsza powieść jest troszeczkę inna, bo od te miejsca mniej bardziej Państwo znają. O świątyniach też będziemy raczej mniej mówić, bo to też są miejsca przecudne, ale większość ludzi czy do złotej świątyni, czy do srebrnej, czy do kamiennej dociera i też nie chcielibyśmy Państwu o tym opowiadać. I nie będziemy też opowiadać wiele o jedzeniu, chociaż tak naprawdę kwestie kulinarne to u nas chyba jest jedna z najbardziej istotnych kwestii, ponieważ my czasami jak się przedstawiamy, to właściwie możemy mówić, że jesteśmy blogiem podróżniczo kulinarnym, ponieważ ten aspekt jest dla nas wyjątkowo istotny i nie będziemy dzisiaj też opowiadać o osadze i o wspaniałej rzeczy, które można zjeść. Natomiast jeżeli Państwo później podpokażą się, to jest kwestia jak najbardziej. My też mamy trochę materiałów na blogu, który już jak chodzi o Japonię, koncentruje się w dużej mierze na miastach. Co by chcieliśmy dzisiaj Państwu powiedzieć? Że właśnie Japonia to nie jest, to nie są tylko te drobacze chmur i te kolorowe skrzyżowania, które wszyscy pokazują, że tam też można znaleźć coś zielonego, natomiast prawdą jest, że jak się podróżuje w Japonię, to gdziekolwiek by się nie spojrzało, to gdzieś tam na horyzoncie są te miasta i tak naprawdę trudno znaleźć takie miejsca, w których jest piękny widok i są to takie miejsca niezabudowane. Jak Państwo wiedzą, Japonia jest dosyć mocno zagęszczona, zwłaszcza tropicka aglomeracja, która jest przeogromna i tak naprawdę 100 km w każdą stronę się rozciąga, także jak Państwo się kiedyś zbierali, później lądowali na listach, to Marta sobie będzie odtalona to właśnie 100 km i tak naprawdę można powiedzieć, że to są już przedmieścia miasta. Natomiast udało nam się dotrzeć w kilka ciekawych miejsc, gdzie troszkę tej natury nam się udało zaznać i udało nam się też troszkę poobcować ze zwierzakami. Co dla nas jest dosyć istotne, to spotkania z kotami. Udało nam się pojechać na kocią wyspę, jedną z kilku, które w Japonii są jedną z największych, najbardziej popularnych. Udało nam się w kilku miejscach dosyć blisko obcować z makakami japońskimi. Będziemy o tym opowiadać. Białe węże to było dosyć takie nietypowe i dużej niespodzianki dla nas, ale też się nam się udało je zobaczyć. Saranki i troszkę trekkingu w różnych miejscach, w tym na aktywnych wulkanach, już na południu, najbardziej przyjętym na południe z kraju Wyspy Shikoku. Te miejsca żeśmy zwiedzali właśnie sukcesywnie, że po jednym, po dwa przy każdej wizyty, bo tak naprawdę na początku chcieliśmy zobaczyć te wszystkie highlighty. Dopiero później zaczęliśmy doceniać te rzeczy takie trochę mniej znane. Natomiast mam nadzieję, że Państwo będą jeżeli się odbierają, bo oni to jednak troszeczkę właśnie swoją trasę rozbudują o te mniej popularne miejscówki. Bardzo polecamy, bo jest to o wiele inne doznanie i dużo bardziej można to Japonię poczuć. Tak jak była jeszcze konkretnie. To, co wspominaliśmy, udało nam się wspiąć na górę Fuji. Właściwie troszkę postawiliśmy na jedną kartę, bo do Japonii wtedy wybraliśmy się pod koniec sierpnia i troszkę ryzykowaliśmy, bo ostatni weekend sierpnia to był przedostatni weekend tak naprawdę, kiedy oficjalnie można było wspiąć na górę. My nie byliśmy do końca pewni, czy to się uda. Co prawda mieliśmy zarezerwowane miejsce w jednym z schronisk, które się znajduje już tak tuż przed szczytem, ale było ryzyko, że jak spadnie śnieg, to zamkną szlaki i już nie będziemy mogli wchodzić. Natomiast udało się i jesteśmy, możemy się z Państwem podzielić takimi wrażeniami, że jeżeli ktoś z Państwa chodzi po polskich Tatrach, to absolutnie kondycyjnie nie będzie miał problemów wspiąć się na tą górę. To zdjęcie może pokazuje
że ludzie bardzo ambitnie podchodzą do tego zadania i przygotowują się przygotowują się w ten sposób, że gromadzą całą masę bardzo profesjonalnego sprzętu, ale to jest troszeczkę przesada. To jest najwyższa góra, trzeba pamiętać, że to jest największe osiągnięcie dla Chińczyka, jakie w ogóle może być, więc oni, jeżeli chodzi o jakieś ekspedycje i takie wyprawowe sklepy, które mają, bo to takim właśnie jeszcze czytam. A teraz my żeśmy zaatakowali robicie w sandałach i to wchodzenie jest można sobie wchodzić, bo to głównie się na takich kamiennych schodkach już się wchodzi w tych wyższych partiach. Ja ten palec straciłem dlatego, że patrzyłem w obiektyw zamiast wizji aparatu zamiast na drogę. Ale ze schodzeniem już jest troszeczkę gorzej, bo jest piark taki bardzo osuwająca się droga i trzeba dużo mocniej popracować i dużo uważniej trzeba właśnie schodzić. Taki rumor właściwie. To podejście pod górę, czyli na szczyt, jest naprawdę stosunkowo łatwe, zwłaszcza, że momentami, gdzie znajdą się takie miejsca, które grożą lawinami, to właściwie przygotowane są szlaki dosyć konkretnie, bo fragmenty ścieżek są prawie że podbetonowane, zabezpieczone gabionami, tak żeby to się nie osunęło. Natomiast, co jest dosyć kłopotliwe dla nas, którzy jesteśmy szczelni do chodzenia po polskich górach. Ci Państwo, tak jak tutaj można było zobaczyć, oni wchodzą często całymi grupami. Wejście na Fuji to w diabolskim takim przekonaniu jest naprawdę ogromne wyzwanie. Często te wejścia są grupowo organizowane przez firmy jako taki trochę rodzaj wjazdu integracyjnego. My akurat spotkaliśmy na szczycie jednego Polaka, który od kilku lat pracuje w Japonii. On opowiadał, że rzeczywiście z firmą i przygotowania do tego wyjścia rozpoczęły się rok wcześniej. Żona została sobie zaangażowana w te przygotowania, dostawała dziesiątki maili, jakie buty, jaką butelkę na picie, jaki tam sweter powinien mieć. I naprawdę oni wychodzili co najmniej jak ekspedycja na Księżyc. Natomiast jesteśmy w stanie zrozumieć, że dla nich jest ogromne wyzwanie, bo oni prawie w ogóle nie chodzą. Potrafią odcinki takich 200-300 metrów pojechać metrem. My, jak czasami pytaliśmy się o drogę w konkretne miejsce i chcieliśmy tam na mapie sobie zobaczyć, to oczywiście dowiadywaliśmy się, że mamy 15 razy się przesiąść tutaj, gdzieś pojechać i tak dalej. Chociaż dla nas to było na ten kilometrowy marsz, czyli taka droga, że mamy szkoły. To, czego na tych zdjęciach też nie ma, to, że na Fuji w dużej mierze wspina się też w nocy, tak naprawdę nad ranem. I wychodzi się z 8, 9? Wychodzi się o 3 nad ranem. O 3 nad ranem, z ostatniej bazy takiej, w której można się zatrzymać na nocleg. I naprawdę wszyscy właśnie po ciemku wspinają się i to jest wielki festiwal latarek czołówek, które właśnie takim wężykiem jak kaczuszki sobie wchodzą pod górę. Są specjalne wyprawowe i wyczynowe takie miecze świetne, jakby, czyli takie pałki świecące LED-owe. Ci, którzy tam są organizatorami właśnie wyprawy, to mają takie też świetne miecze, żeby nie trudno ich było zgubić. No oczywiście maski tlenowe, także dużo takiego sprzętu naprawdę hardkorowego, co najmniej jakby na biegu. Ale to było takie zaskoczenie, cała ta otoczka i w pewnym momencie nawet byśmy się tak zainteresowani. Natomiast to, co zobaczyliśmy na górze, to nadrzuciło nam całkowicie te różne tam myśli po drodze i różne przygody, ponieważ widok jest naprawdę spektakularny. My właściwie prosto przyszliśmy na górę, szukaliśmy sobie miejsce, żeby się zaczekinować, ustawić ze sprzętem i zrobić zdjęcia. Posługiwaliśmy się aplikacją Stellarium, która pozwala na podstawie pozycji gwiazd, znaleźć się i tak dalej. Aczkolwiek chodziliśmy w pełni po masku, bo było totalnie ciemno i ja tak się zastanawiałam, czy teraz nie spadnę. Jak się świt objawił, to rzeczywiście okazało się, że jedno krok do przodu, czy dwa, to skończyć dosyć tragicznie, ale udało się. I świt jest naprawdę przepiękny. Można się troszkę poczuć, jak jeżeli ktoś oglądał świt z okien samolotu, to troszkę podobne wrażenie, tylko ta świadomość, że się jest na powietrzu, na zewnątrz, to jest niesamowite.
dosyć chłodno jest na górze. My byliśmy pod koniec tego sezonu zjazdowego. Naprawdę przez godzinę oczekiwania już na cały świt, to konkretnie zmarzliśmy, bo już tam się obieraliśmy. Tym bardziej, z której wychodziliśmy, było 9 stopni. Tak. Że na górze mogło być 3-4. Nawet momentami było jeszcze. Świt przepiękny. Nam troszeczkę depresyjna chmurka, ale to naprawdę nie było żadnym jakimś takim czymś, co by nas rozczarowało. Wrażenie niesamowite. I ten moment, kiedy tysiące ludzi zamierają, a w pewnym momencie się okazało, że... W pewnym momencie, jak już to słońce wyszło, to okazało się, że my się zdaliśmy po nocy, wydawało nam się, że jesteśmy prawie sami. Natomiast okazało się, że razem z nami tysiące Japończyków siedziało już na tej górze i wszyscy obserwowali ten wschód słońca. A co nas zupełnie zaskoczyło, to kiedy ten wschód słońca nastąpił, to większość tych organizowanych japońskich wycieczek wstała i zaczęła schodzić w górę. Po prostu zobaczyli świt, zrobili zdjęcie i kamień w ogonku maszerowali na dół. Bardzo Państwu nie spodziewali, ponieważ postanowiliśmy na tym szczycie zobaczyć, czy tutaj spiliśmy. Zrobiło się ciepło, a to rzeczywiście było niesamowite wrażenie, kiedy zaczęło płyć słońce, to faktycznie poczułam niesamowite ciepło, które się nie, dla mnie nie otoczyło. I byłam naprawdę świadoma, że to słońce jest taką siłą i wtedy człowiek sobie tak trochę uświadamia, że naprawdę życie tylko słońce zależy. My postanowiliśmy obejść cały krater dookoła, dojść do najwyższego punktu wulkanu, który znajduje się w obserwatorium. I taką trasę też przygotowaliśmy. Wydaje mi się, że 2-3 godziny mniej więcej spędziliśmy tam na szczycie. Natomiast pozostali właśnie te osoby, które drogie oglądały, Japończycy zobaczyli to, co mieli zobaczyć, jak się poszerowali. Ja tam podsłuchiwałam tutaj rozmowę troszeczkę mówię po japońsku i chodziło o to, że nowe rzeczy do obozu przyczyczkę i do obozu dłoni. Więc tak to troszkę wyglądało. Natomiast my się rozkoszowaliśmy tym widokiem i świadomość, że jesteśmy w najwyższym punkcie i dookoła ogromna przestrzeń. Wtedy jeszcze trochę zajęta chmurami była naprawdę niesamowita. I to było jedno z niewielu naprawdę miejsc Japonii, kiedy czuliśmy, że mamy tą Japonię tylko dla siebie. Bo niestety w bardzo wielu miejscach nie da się też od tego tłumu jakby uciec. On nie jest taki nadawczywy i męczący, ale mimo wszystko jest bardzo, bardzo niewiele miejsc, gdzie można się otworzyć. Państwo, gdzie jest taki, że chcieliśmy opowiedzieć. Konrad powiedział o butach. Mieliśmy na zmianę już na to zejście takie dodatkowe buciki, które prawie nic nie ważyły. To są takie prawie że skarpety. Natomiast świadomość tego, że mieliśmy przez 4 tygodnie dzisiaj ze sobą buty treningowe i sprzęt, to po prostu stwierdziliśmy, że zaryzykujemy i poza tym wkurzonym palcem nic nam się właściwie nie stało. A to już jest zupełnie inne miejsce. Miejsce, które dla niektórych może być troszeczkę kontrowersyjne, ponieważ jesteśmy dosyć blisko Fukushimy, to pewnie Państwo kojarzą z uwagi na awarię elektrowni. W Fukushimy jak najbardziej życie funkcjonuje, zresztą samo miasto jest oddzielone od tego nabrzeża, gdzie jest elektrownia górami. My w samej Fukushimy nie byliśmy. Byliśmy w mieście, które jest na następnej stacji kolejnej klasy, czyli oddalone po kilkadziesiąt kilometrów. Stamtąd pojechaliśmy na wybrzeże. W ramach jeszcze tej Fukushimy, w ramach takiej ciekawostki mogę powiedzieć, że ostatnio byliśmy w marcu w Tokio i można kupić napoje w sklepie, które są specjalnie oznaczone, że są właśnie z Fukushimy, że tam oni po prostu już rewitalizują ten region i chcą pokazać, jakby potwierdzić to, że ta żywność już jest bezpieczna. Natomiast mamy też znajomych Japończyków, którzy absolutnie uważają na to, żeby dzieci nie karmić żywnością, która może pochodzić z tamtych regionów. Więc z jednej strony jest próba tam właśnie odzyskania tych terenów, niektórzy się boją i te naklejki na inne działają zachęcająco, na drugich
My natomiast właśnie naszym celem tej wycieczki w okolicach Silno i Celtaj była Krucia Wyspa, o której wspomnieliśmy. Jest to wyspa, która nazywa się Nasi Rodzima, ale funkcjonuje, nie wiem czy nie, częściej pod nazwą Manga Island, Manga Islando. Jak się Krucińcy nie są w stanie wiedzieć z polski R, który ma w swoim alfabecie, sylabariusze, więc często przerabiają na twarde te nazwy. I jest to wyspa, na której, o ile pamiętam, to trzykrotnie populacja kotów przerasta populację ludzką. My tam byliśmy w marcu, więc nie był to taki moment, kiedy... Ale to nie jest tak, że te koty pozjadały. To nie te koty. To nie koty spokusimy. Ostatnio tak, czy też bardziej gdyby były większe, to by nas odpowiadało. Jest to malusieńka wyspa, na której zobaczycie jest mała wysypka i dookoła prowadzą szlaki trekkingowe, z którymi można sobie dotrzeć w różne takie ciekawe miejsca. I oprócz tego, że są tam przepiękne widoki, to jest jedna z plaż, którą odwiedziliśmy, to mamy tam przepiękne lasy bambusowe, a między nimi pojawiają się domki, jedne bardziej klasyczne, w których wszędzie właściwie pojawiają się takie elementy związane z kotami. Widać, że ci mieszkańcy naprawdę mają kota na tych przygodów i my wszędzie tam pracowali. To na przykład nie jest stary śmietnik, tak jak już nie się dawało, tylko butka na kota, taka, żeby można sobie pospać, jak to przyjdzie nie zrobiło. Jeszcze odnośnie tego fenomenu właśnie wyludnienia tego tej wyspy, to jest, są dwie rzeczy. Jedna to jest to, że właśnie wioski zazwyczaj są w Japonii w obecnych czasach bardzo starzeją się i są głównie ludzie starzy. Bo wiadomo, że druga kwestia, czyli że młodzi ludzie wyjeżdżają do miasta, prawda? Koncentruje się w tej chwili współczesna Japonia na miejskich ofertach pracy i tam jest praca, tam są młodzi ludzie. Natomiast dużo jest, bardzo dużo jest miejsc w Japonii takich właśnie odległych już, których chcemy mieć kontakt, czy przez trekking, czy tam gdzieś jedziemy właśnie w jakimś konkretnym celu, gdzie widać, że te wioski po prostu dosłownie umierają tam pokoju. I tutaj to co widzicie na zdjęciu, to jest właśnie próba też rewitalizacji jakiegoś takiego odzyskania tej wyspy dla ludzi, czy właśnie przekształcenia ich taką Manga Island i właśnie powstało takie schronisko plus też jakieś takie galerie związane z mangą. Te domki, które Państwo widzą, to one są do wynajęcia i można sobie przez internet zabukować i na przykład sobie na parę dni na górze pojechać. Te domki są obok tej pięknej plaży, więc na zmarzę to się, żeby kiedyś tam latem pojechać. Ale są naprawdę urocze i rzeczywiście te kotki się tam pojawiały. My przyjechaliśmy z samego rana, kiedy było już dosyć chłodno, no bo to była połowa marca, prawda? Więc w tych rejonach bardziej na północy Japonii jeszcze było chłodno. Natomiast jak się troszkę tego słońca pokazało, że było się cieplej, okazało się, że ci mieszkańcy, którzy chcieliśmy spotkać, jak najbardziej zaczęły się objawiać i absolutnie wszystkie miały wolę. Ja zawsze dosyć specyficznie podchodzę do tego, jak wszyscy postrzegają kota, jak to powinien wyglądać, bo było tutaj bardziej kawa i słód. Na szczęście wyglądają tak po naszemu, więc sobie nam nie robią. Natomiast kotki są bardzo przyjazne i one się naprawdę czują właścicielami tej wyspy. Właściwie wszystkie miejsca są dla nich dostępne. I wszystkiego pilnują i patrzą, czy jadą się trochę nie po prostu To jest do jakiejś zabawy, czyli wioska się rozsypuje na prawie, że nie mieszka, ale są maszyny, które są na bieżąco uzupełniane. I czynne jak najbardziej. Tutaj właśnie przysiedliśmy trochę, żeby się napić czegoś, żeby też odświeżyć. Natomiast kotko chyba coś się spodobało, bo my tam też mamy dwa koty i chyba wyczuły, bo jeden podszedł i obsikł. A on mi się powiedział, że zacznę coś robić z tym plecakiem, a przecież mamy tyle jeszcze do zwiedzania. Dopiero po wieczorem
Tylko te historie są różne, bo to nam no. Identycznie jak rycerz, który jest moim domowym obecnym. Jak to widzę, to po prostu kotki mają bardzo szczęśliwy żywot, ponieważ jest to wioska, która też mieszkańcy dużo czasu poświęcają na rybołówstwo i te wszystkie kociaki tam mają ustawione miejsców i wiedzą, że jakieś tam pokręcą zawsze coś dobrego dostaną. I tak naprawdę każda rzecz, która tam się znajduje, to uważają ją za swoją. Tak, jest trudno, że tak powiem, zająć się sobą, ponieważ one też są zainteresowane i też nie tylko na jego białych pisemnych. Chyba są też skłonne do zabawy. A taka nasza naklejeczka, którą Państwo tutaj dostali. Byście sobie nie pomyśleli, że to ze stoka w kolejne miejsce, w którym bardzo chcieliśmy być i dopiero teraz za czwartą wizytę udało się to zrobić. Zaraz powiem dlaczego. Było w okolice Nagano. Nagano pewnie Państwo starsi dzieci moje starsi kojarzą z olimpiadą, która się tam odbywała, z olimpiadą z mową. Czasami jak z młodszymi natomiast w okolicach Nagano jest mnóstwo takich małych miejscowości, do których się jeździ kolejkami albo jakimiś takimi rozpiętymi pociągami, z których wyrusza się w trekking albo w jakieś takie atrakcje. To ma projektu, która nas bardzo przyciągnęła, to było miejsce, w którym... Miejsce, w którym można zobaczyć makaki japońskie kąpiące się w gorących źródłach. I szczególnie zjawiskowo to wygląda właśnie zimą i wiosną, kiedy jest śnieg, bo zazwyczaj zobaczą, jak to ciekawie wygląda. Góry w Nagano są przepiękne i właściwie już z tego pięknego miasta można zobaczyć wspaniałą panoramę. Tu jesteśmy już w jednej z tych małych miejscowości satelickich, czyli skąd jeszcze po wieczorze podjechaliśmy miejskim autobusem, żeby dotrzeć do szlaku trekkingowego. Japończycy są bardzo przygotowani, jak się gdzieś wybierają, natomiast biorą też taką uwagę, że może jednak ktoś mógłby się zapomnieć. I gdyby koniecznie mogą być przygotowani akurat na trekking. Dokładnie. Przygotowani na piknik na przykład. Albo mogą też nie do końca być świadomi, jak tam w danym miejscu, jakie są warunki. I tu się okazało, że też nie jest przygotowany, takie kierowanie na szybka. To jest taki punkt, w którym można sobie wypuszczyć buty, prawda? Być walizkę, jeżeli ktoś przyjechał i chciał z walizką wyjść. Się, że ktoś chciał na trekking, gdzieś też walizką na kółkach ruchowo oczywiście. I to wszystko można jakby albo to, co trzeba zostawić, a do czego brakuje, to pożyczyć. I już bardzo takim pozorowym jak mogło wyruszyć na szlak. Szlak ponownie nie był jakoś strasznie trudny, natomiast wszystko dał rozmiar. Mi osobiście te okolice bardzo przypominały góry świętokrzyskie, jak pocuskielski. I te puszcze bardzo trudno się tu będą dreszczą zbiorowisko. Wspaniała atmosfera, wspaniałe powietrze. Wjechaliśmy z Tokio, to po prostu różnica jakości powietrza jest naprawdę zauważalna. I były tam właśnie też czasy roztopu, więc to wszystko było takie zielone, świeżutkie i wspaniałe. Cała Japonia, ponieważ jest na tym, znajduje się na spotkaniu płyt tektonicznych, to właściwie w każdej temperaturze są miejsca, w których można dotrzeć do gorących źródeł, albo skorzystać z jakichś takich specjalnych kąpieli, obejrzeć gejzery. I także tam też w górach jak najbardziej po prostu gejzerów i gorących źródeł. Niektóre były zagospodarowane. To takie domki przy jednym z ocenów, czy może takich kąpieli z naturalną wodą podgrzewaną przez działalność wulkaniczną, w którym też ja się zaczynałam natomiast jak się już minie te wszystkie takie zabudowania przeznaczone dla ludzi,
to wchodzimy na teren parku. I ten park opiekuje się wałkami, które tam mieszkają i jest ich naprawdę sporo. Tam rzeczywiście już wyżej w górach było zimno i śnieżnie. I mimo, że na dole zaczynały się kryteria, które to na dużo mieliśmy takie zimowe klimaty. I są miejsca, do których tłumnie przychodzą wałki, żeby się w ciepłej wodzie wykąpać. Ta woda tak była 40 stopni i sama sprawdzamy, że poprawała to z i one w tych wodach pływają, bawią się. W zasadzie głowy tam żyją. W ogóle ja czytałam na temat tych małych różne artykuły i okazuje się, że one same z siebie na dużo specjalnie nie mają takiego zachowania, żeby poszukiwać tego oceanu. I te małpy, które żyją w tamtych okolicach, w górach nagano, to one jakby wykształciły sobie ten obyczaj. I inną rzeczą, którą robią, którą wykorzystują warunki, które wykorzystują, to, że ta oprócz wody jest też bardzo ciepła ziemia w okolicach i często, kiedy się robi zimno, to one grzebują sobie jamki i tam w tej ciepłej ziemi sobie siedzą, albo grzebują jakieś kurzonki, żeby je zjeść. Natomiast są naprawdę urocze i bardzo, bardzo chcieliśmy je zobaczyć. I to jest niesamowite zderzenie tego śniegu i tej gorącej wody. To już przed tym jak nie odpoczywały. Oczywiście też starałam się bardzo dużo tłumaczyć, jakby wyjaśniać zjawisk, jak środowisko pracuje i wbrew pozorom ta edukacja nie jest taka bardzo zbudowana. Bardzo, bardzo wiele naprawdę na miejscu starałem się organizować jakieś takie szkoły, dla dzieci, ale to jest trochę. Natomiast gdyby ktoś miał ochotę, to kąpielisko z wałk jest monitorowane, że też nie wyjdzie na dobę. Trzeba mieć jest uwagę, że te wojtyczkę jest... Tam jest zegar, jest wyświetla się, że jest trzecia, tak? Natomiast można sobie wejść w link i popatrzeć, co te wałki, widzicie, jak się tam uprawiają, bo my nie będziemy teraz wchodzić, bo będziecie. Natomiast, żeby Państwo zobaczyli, jak to naprawdę, to będzie. Opowiemy Wam jeszcze o drugim miejscu, gdzie też można zobaczyć bambusy, no, ponieważ
właśnie ona jest tak też przygotowana pod turystów i tutaj jak Państwo widzą, mamy takie płotki i ścieżki wydzierowe i tak naprawdę trudno wejść do tego prawdziwego lasu i zobaczyć jak bliska czy to są turysty. Widok jest rzeczywiście niesamowity, natomiast bardzo dużo turystów tam przyjeżdża. To zdjęcie robiliśmy na długim czasie, także chociaż troszkę pochwycić tego klimatu, natomiast mnóstwo turystów i zagranicznych i jakąś tam przyjeżdża. Ponieważ są to najbliższe okolice Kyoto, można tam też spotkać czasami Majko albo Japończyków, Majko czyli dzieńce najpierwsze, albo Japończyków, którzy są ubrani w Dona albo w Katy. Ponieważ Japończycy jak odwiedzają miejsca takie turystyczne, to zawsze się bardzo stroją, tak to jest piękne zdjęcie w tradycyjnym stroju, no tyle tradycyjnej tej świątyni albo miejsca i jeżeli miał ochotę podpatrywać takie ludzi taki bardziej tradycyjny stroj, jak nie mam dzisiaj na sobie, to akurat jest to dobre miejsce. Natomiast jeżeli ktoś bardziej by chciał zobaczyć więcej zieloności, troszkę poobcować z tym autobusem lasem, to będzie jeszcze jedno miejsce, też niedaleko Kyoto. Ale już trochę dalej, tak? Już parę godzin pociągiem pojechać. Z Kyoto do Arashiyamy dzisiaj 40. 20, 30 zależy od którego urodzenia. Natomiast w Arashiyamie znajduje się też wspaniała rzeka z wodami. I nad tą rzeką zaprezentowane są w tej drugiej stronie, co widzimy, które wspaniałe małe restauracje i wcale niekoniecznie drogie, w których można zjeść posiłki w stylu kajseki, czyli takim bardzo tradycyjnym stylu Kyoto, kiedy mamy mnóstwo miseczek, mnóstwo potraw serwowanych jeden po drugiej. To są naprawdę fantastyczne połączenia smaków i całe kompozycje. A po drugiej stronie znajduje się kolejny rezerwat. Jest tam mała burta, mała burta oczywiście do taki dosyć krótki trekking pozwala wstąpić na tą górkę, gdzie tam też znajdą się też mieszkańcy małki. Jest ich trochę mniej niż w Danace, natomiast gdyby ktoś miał tylko możliwość być właśnie w tych najbliższych okolicach Tokio i Kyoto, to tam też można z tymi małkami troszkę poobcować. Natomiast te małki w tym miejscu są bardziej ekskluzywne. I też ich opiekunowie bardzo przestrzegają, żeby nie się do nich zbliżać. Ja osobiście widziałam na siebie taką straszną sytuację, jak prawie zaatakowała pana fotografa, który chciał się zbliżyć do zdjęcia. Natomiast można sobie obejrzeć. Kolejnym miejscem, gdzie można też troszkę pracować ze zwierzakami, to jest Nara. Nara jest to jedna z dawnych stolic Japonii. Mówi się, że to jest taka biedniejsza siostra Kyoto. Trochę niezasłużenie, ponieważ jest to naprawdę jest to wspaniałe miejsce, gdzie znajduje się wspaniały kompleks świątyń. Tam znajduje się też największa drewniana świątynia, właściwie największa drewniana budowla na świecie, świątynia Tomo Daiji, w której znajduje się ogromny posąg Buddy. Natomiast to, co największe wrażenie robi na turystach, to są sarenki, pielonki, które sobie na wolności, tak powiem, szaleją po całym kompleksie, a nawet wpuszczają się do miasta, także przez różne ulice sobie przychodzą tam już do części bardziej zamieszkanych. Pielonki są bardzo rozpuszczone, ponieważ cały biznes się kręci od tego, że są specjalni sprzedawcy krakersów na jelonku. Jelonków nie wolno niczym karmić poza krakersami. I te krakersy trzeba za odpowiednią opłatą zakupić i wtedy można karmić te zwierzaki sprzedawca krakersów. I te jelonki uważają, że każda osoba jest obowiązana w te krakersy i tym krakersem przestować. No ale też ich zrobili, to może się okazać, że będą przykrywały swoje nasze marka. Muszę im się wydawać, że wszystko jest krakerskie. Ale fotograficzne. Pierwsze jelonki, które zobaczyliśmy, właściwie to wyczowne. Wybraliście zdjęcie tego jelonka. W ogóle pół godziny byśmy spędzili. Natomiast im bliżej byliśmy do tej słynnej świątyni, to coraz więcej tych zwierzaków było. I potem gdzieś zostaliśmy właściwie na nim do tej uwagi, a później wyrzuciliśmy
Ale to padło mnie stare babcie, dało wszystko, wszystko
cały i od tego momentu do końca na każdym dzień. Jest to naprawdę fajne, fajne dostępne. To 6-15 km nawet 25 km na mieście. Nie ma za to. No jest rytuał w domu. Rytuał wygląda tak, że jakby Państwo słyszeli, że Japończycy, żeby się wygąpać, to muszą się wygąpać. Czyli trzeba się dobrze umyć, włosy wszystko wyszorować na klasa. Czekaj, najpierw trzeba zacząć od tego, że nie wolno pomylić niebieskiej szmatki z czerwonej. Tak. Panowie wchodzą na niebiesko, panie wchodzą na czerwone. Na szczęście, tutaj nie ma, to jest taki procent świecie, jak to bardzo są dopasowane. Tak, potem wchodzi się do takiej przebierani, trzeba się totalnie na kurasa rozebrać. Wszystkie rzeczy zostawić w koszulku, jak w szatce. I potem wchodzimy do umywalni. W umywalni trzeba się wyszorować i te umywalnie wyglądają tak, że sterczy wiele kranów ze ściany i koło nich są malutkie stołeczki, na które trzeba usiąść. Dostaje się plastikową miskę albo bardziej... Tak, prysznicę są tak. Tak, na wysokości kolan. Jeżeli to jest bardziej taki odskórowo, zamiast plastikowej miski, możemy też dostać drewniany cedrzyk. No i trzeba się dobrze wymyć. Do niektórych miejsc trzeba przynieść swoje własne przybory toaletowe, w niektórych można kupić jakieś dostawki, także ręczniki. Zależy właśnie, czy to jest taka bardziej fancy ocen, czy taka zwykła umywalnia, która służy też za łaźnię codzienną. Bo to, co nas nie zaskoczyło szczególnie, to w XXI wieku w Japonii, którą my uważamy za kraj bardzo technologicznie i który jest nazwą technologicznie, toalety same się podnoszą, grzeją, mówią do nas, śpiewają, to toalety są, natomiast wiele osób w swoich mieszkaniach to właśnie nie ma takiej łazienki. Więc mają kibele, natomiast nie mają, większe mają umywalnie. I bardzo wielu ludzi w centrach miast, na przykład w Kyoto, w którym bardzo, bardzo wydobywanie jest podjęta w ogóle ta organizacja, ewentualnie jakiś tam kraj do wody do kuchni, to dzień w dzień chodzą do umywalni i tam całą toaletę codzienną wyjmują, chodzą razem z nowymi brankami, którzy się już bezpośrednio wbierzamy, przybierają, jak jest ciepły. Jeżeli ktoś się oglądał taki film, opowiedzieli to pożegnania o takim wieloczeliście, który potem pracował w zakładzie podróżowym, to tam dosyć szczegółowo pokazane jest, jak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o te baseny, to też często jest tak, że te części małych na przykład, bo tych dużych to już troszkę części są faktycznie wydzielone, to jest w tych mniejszych basenach jest często tak, że co parę dni czy co tydzień są zamieniane te sprawy dla skazmańsku, więc każda osoba przychodząc tam po paru dniach czy po tygodniu może sobie skorzystać z tych pozostałych. Bo zazwyczaj to jest tak, że są różne głębokości baseny, różnej temperatury wody, niektóre z nich są lecznicze, jakieś tam ziołami, solami. Z zimną wodą, zewnętrzne też częściowo byliśmy w takich basenach w Kyoto, na przykład, że jedna część, akurat ja byłem w męskiej i ona była na zewnątrz, a damska chyba nie miała. Też mieliśmy, no być może. Takie, natomiast temperatury mogą być różne, natomiast taką najwyższą temperaturą jest 40-42 stopnie. To jest podobno ta temperatura, którą ludzki właśnie widok jest w stanie sprawić tak, żeby się nie poparzyć. I rzeczywiście bardzo się człowiek szybko przyzwyczaja do tych temperatur. I o dziwo też w drugą stronę. Ja pierwsze 3 razy byłam w Japonii, to byli widziałam dość inny basen, bo mi się wydawało to po prostu nie do zniesienia. Jak nogę założyłam w podniejszym basenie, podniejszym czyli 10 stopni, bo po 40 stopniach, jak się tutaj do 10, to właśnie po prostu nie wychodziły. Natomiast moja sesja japońskiego, kiedyś tam przy okazji rozmowy widziałam, jak gdzieś tam się innego, ja wchodziłam. No i pojechałam po ambicji i następnym razem, jak byłam w tą Japonii, to powiedziałam, trudno, dostanę zawału, umrę, stawę mi się rozsypią, ale wchodzę do tego innego, nie będę gorsza. I okazało się, że jak już weszłam, to było to tak przyjemne uczucie, że pierwsze sekundy szoku, a zaraz potem zrobiło się bardzo fajnie. Od teraz już mogę w ogóle wchodzić w leczenie gorące i czuję się prawie jak co najmniej jakaś prawdziwa jabłonka
w ogóle razem z nim się popatrzy. Natomiast co było fajnego? Ja byłam sama w tej damskiej części. Młode Japonki to które patrzyły na mnie jak na UFO, natomiast starsze panie, to ciekawskie, które chciały wiedzieć, skąd jestem, kiedy tutaj przyjechałam, czy co widziałam, co przyjadłam przede wszystkim, czy smakowało. Więc ja wszystko wydam, jadą, w ogóle się śpiewam na Fuji. Jak się okazało, że się śpiewam na Fuji, to zostałam już gwiazdą w tym celu. I jak każda starsza pani potem przychodziła, to została, była oficjalnie przedstawiana, bo tutaj jest taka gadzinka z Polski i ona się śpiewa na Fuji. Na Fuji, bardzo zaimponowałam panią. I naprawdę starsze osoby, mimo że nie są w stanie nic po angielsku powiedzieć, to naprawdę są moim przekonaniem wiele bardziej komunikatywne i otwarte. Młodzi się oczywiście nie tak bardzo próbują i nie chcą się tak afilować z taką ludzkami. To zdjęcie, które tutaj Państwo widzą. To nie jest prawdziwa dynia. To nie jest GMO. To nie jest Fukushima, nie? Jest to dosyć specyficzny, że tak powiem, taki akcent. Jedno z dzieł sztuki, które znajduje się na wyspie Naoshima. Wyspa Naoshima, mimo że zamieszkała przez tam kilkadziesiąt właściwie rodzin, prawie w całości została przekształcona na park sztuki, właściwie jakim muzeum sztuki nowoczesnej. Znajduje się tam kilka pawilonów, w których można oglądać dzieła artystów japońskich, ale też znanych artystów z tego świata, m.in. Andy Warhola z tą pracę. I po całej wyspie rozmieszczone są też takie cenne właśnie instalacje, rzeźby, które sobie można... Raz wyszedłem na skałę. Sama wyspa jest też przepiękna, trochę bogatszych ludzi też tam ma swoje apartamenty. I my sobie tak po tej wyspie chodziliśmy szlakiem od jednej dziwnej rzeźby do drugiej. Widok, którego sobie nie mogłam odmówić, żeby Państwu pokazać, chociaż pewnie większość z Was go kojarzy, to jest wyspa Miyajima. Miyajima to nie jest taka oficjalna nazwa, bo oficjalna nazwa to jest Tsukishima. Natomiast zwyczajową taką nazwą popularną jest właśnie Miyajima. I to jest jedna z największych bram torii, które znajdują się na terenie kramu. Czyli świątyni Shinto tamu w Tsukishima. Jest naprawdę wspaniała, jest naprawdę ogromna. My tam będzie na pewno w czasie przypływu, więc mieliśmy tyle czasu, żeby czekać w dnia, żeby zobaczyć, czy spacerować się już tak bezpośrednio pod samą bramą, aczkolwiek jest wspaniała. I sam teren tego kramu też jest niesamowity. Z tyłu znajduje się też jeden ze słynniejszych teatrów w Japonii. Ja niestety widziałam się dopiero po tej wizycie, ale gdyby też się interesował teatrem, czy takimi japońskimi, to tam z tyłu tego kramu znajduje się jedna z najsłynniejszych scen teatru. I to też jest miejsce, w którym sporo ironii się pojawia. Jeżeli ktoś nie miał dosyć białych znary, albo postanowił dla mnie jechać, to koniecznie chce zobaczyć to opływające historię, to tutaj też może sobie poobcować z ironkami. A to jest dosyć charakterystyczny widok. Też bardziej popularna miejscowość Japończyków, raczej niż turystów. W naszym ogromnym przewodniku rozwijane cegle tej miejscowości poświęcono bodajże 3 linijki. Muszę to zdjęcie w ogóle prawie nikogo nie mieli do widzenia na temat tej miejscowości. Nam ta miejscowość polecił Japończyków, którego docywaliśmy po Liseki. Mieszkaliśmy u niego w Hiroshimie. I ta miejscowość się znajduje tak 2-3 godzinki jazdy pociągiem od Hiroshimy. Miejscowość nazywa się Iwakuni i słynna jest właśnie z tego dziwacznego mostku. Ten mostek, oprócz tego, że jest dosyć artystyczny ze względu na swoją architekturę, to sobie ta miejscowość nie też tego, że pod tym mostem
dosyć specyficzny sposób, z dziwnym zarzucaniem wędki na dziwną przynętę, łapią rybę. Natomiast, podobno ten sam tryb zamiera, ale jest można zobaczyć. Natomiast po drugiej stronie rzeki znajduje się wspaniały las, naprawdę wspaniały, który można zobaczyć niesamowite rośliny i takie tropikalne czarne motyle. Ja przez pół dnia się kłóciliśmy, czy są motyle, czy przygotowane nietoperze, miał przekonać dziwne nietoperze, bo te motyle były ogromne i latały tak dziwnie. No to przekonać sobie jakieś nietoperze, co za dnia powiedziały. A dosyć ciemno było w tym lesie, więc brałam pod uwagę taką indywidualną sztukę, że jakoś nietoperze też latują też na lesie, gdzie? Ale w zasadzie jak były motyle. Niesamowita przyroda, niesamowite rośliny i naprawdę bardzo, bardzo przyjemne miejsce. I o, jest to naprawdę ogromne. Ja się boję motyli. Ale to było dosyć takie dramatyczne przeżycie. No i, a to mi prawie, że na głowę zjechało na takie Staszy normalne listy. Natomiast to, co jest ciekawe też w Iłakuni, to fragment starych zabudowań wioski został szybko przemieniony na takie muzeum z kasem i kilka domów zostało udostępnione do zwiedzania, podobno były to domy rodów samurajów niektórych. I w jednym z nich znajduje się hodowla białych węży. I naprawdę powiem Państwu, że niesamowite wrażenie te białe węże robią. I chociażby dla samych tych białych węży bardzo się dam wyobrazić tej miejscowości, ponieważ są naprawdę niesamowite. Nigdy czegoś takiego nie widzę. A jeszcze dodam, że w tym lesie, przez który się przecieraliśmy, to na górze znajduje się malutki zamek. Może nie jest tak widowiskowy jak zamek w Kimedzi czy zamek w Osace, ale on był tyle mniejszy, natomiast dużo bardziej klimatyczny, bo taki prawdziwy, można było sobie swobodnie po nim chodzić. Tam też można sobie do tego zamku zajść i zobaczyć wspaniałą panoramę miejscowości i zrobić zdjęcie. A węże naprawdę zjawiskowe. I jak najbardziej śnieg na południe cel naszej wyprawy, czyli... To, czego nie widać na tym zdjęciu. Bardzo chcieliśmy zobaczyć aktywny wulkan. Bo wiadomo, w Łódzi jest wspaniałe, ale dawno nic nie brało się. A my chcieliśmy zobaczyć coś bardziej takiego spektakularnego. No i wymyśliliśmy sobie, że jedziemy tam, gdzie jest coraz bardziej ciepło. To już było... końcówka właściwie, druga połowa września, czyli jak na Japonię pośrodkowo musimy być o pod Nawo, czyli z 30-40 stopni zaczęła spadać do 30, tam jest zimno. Natomiast na samym południu, z kraju wyspy Shikoku było cały czas fajnie, czyli tam jest jak 30-40 stopni, z temperaturami idealnie. I właściwie jest to miejsce, z którego dalej już można tylko płynąć promami i łodziami w kierunku tych wysepek tam w okolicach Okinawy, czyli i obok tej miejscowości, ta miejscowość, która nazywa się... Kagoshima, odleciało, tak. Obok tej miejscowości Kagoshima znajduje się sąsiednia mała wysepka, a właściwie czubek genetycznego wulkanu, bo tam jest właśnie Sakura Jima, czyli wyspa Sakur. Faktycznie Sakur tam są jedyna. Jest to aktywny wulkan, naprawdę aktywny. My wyruszyliśmy na niego rano i tam zaczęło to tak wyglądać. Do końca wiedzieliśmy, czy to są chmury, czy to jakoś tak trudno nam było wierzyć, że to jest ten z wulkanu. Natomiast to rzeczywiście jest ten z wulkanu, zaraz nie tam to nie by to Państwo mogli zobaczyć, że nie uszkodziłem. Góra jest tak ogromna, że na szerokim końcu nie mam w stanie jej sfotografować. Natomiast na łódce to było panoramę zrobić.
ale jest niesamowita i idziesz około 40, niecałe 40, 10, niecałe 40 minut, może krócej. Natomiast z tej wyspy codziennie chyba są ogromne ilości popiołu, który dolatuje także właśnie na to, na ląd stały, czyli na tą wyspę. Wyspa też fajnie wygląda na Google Maps, jak sobie spojrzycie od góry, to ona ma postać stożka takiego idealnie odprawiłego, czyli cała to jest okej. I część ta wyżej położona jest zapewniona. My za punkt honoru postanowiliśmy sobie, że będziemy najwyżej gdzieś tam. Tam na przykład nie bardzo. Nasze pierwsze spotkanie to było ogromne upale, mimo że to było rankiem, to naprawdę było przeogromnie. My tam pojechaliśmy z takim Francuzem, którego znaliśmy, znaczy z innego Francuza na kurzu. I okazało się, że ten Francuz ma uczulenie na słońce. A więc wyszliśmy z promu, pojechaliśmy kobiet autobusem, wyszliśmy tutaj na pierwsze takie miejsce, do kogo tam może być taka zatoczka. I nasz Francuz zaczął przebywać od kamienia do kamienia, od drzewa do drzewa, jak to widziałam. Wtedy się dowiedzieliśmy, tak. Jakim problemem. Tak, o jakimś problemie. Robi się dziury, nie jest wampirem, ale... I za winkrem, że tak powiem, zobaczyliśmy coś takiego. I Francuz stwierdził, że okej, zobaczyłem, wracam. I raz ostatni. Nie poszedł sobie. Powiedział, że się tylko pierwszy ocenie, kto wiąz. A my stwierdziliśmy, że dobra, to my pójdziemy jeszcze kawałek tam, może na drugi, teraz widokowy, może coś ciekawszego. Po prostu to są te pierwsze nasze widoki. On tutaj z wątki właśnie. Tutaj Konrad mierzył co ile takie wybuchy dymu i... Puszczący takie, jak dziadek z fajki puszczący. A ty cypłacisz, jak nie mówią, to 3 minuty. No i stwierdziliśmy, że co ci ludzie odpowiadają, po prostu słyszeliśmy jakieś traumatyczne historie, że tam się nie da żyć. Popiół, który wchodzi, ludzie do oczu, do ust, które dopadnie księżyc. Nie tam by, po co byście tu przyjechali, gdzie to jest do Tokio, to dopiero spajmy. No i my tak sobie chodzimy. Zielono, niebiesko. Wspaniała pogoda. Mniej więcej tak to co chwilę, żeśmy właśnie widzieli. Jesteśmy jeszcze w tej wyzwolonej cały czas w strefie. I mniej więcej też do zielonego jest strefa, tylko ona w to dosyć powoli też się wszystko odbywało, ale jak się odwracał, to mieliśmy momentami takie zwątpienie, czy a no znowu tam coś wyleje. Ostatnia taka opcja, żeby się lawa wlała i zniszczyła pół wyspy, to była jakieś 80 lat temu. I te kamulce, tak, co na jednym z pierwszych zdjęć się pojawiły, to były między innymi pozostałości po tej erupcji. Jak się tą drogą, to są takie bunkry betonowe, że na wypadek jakiejś tam erupcji wypływu lawy można wpieść te takie jamy, bo są takie długie korytarze, które w głąb ziemi prowadzą i schować się. Mam przed sobą taki efektowny wodospad. I one też są wyposażone w życie, tam zapasy jedzenia. Cały czas ktoś na tym pracuje, żeby coś się działo, żeby można było tam przeżyć. Natomiast plaże na to prowadzenie wykonane w ten sposób, że jest to się taki skupiny. A to jedna z otoczek, która już powstała po tym wylewie lawy. Ale widoki są naprawdę zjawiskowe. I tutaj taki ten pomost, który Państwo widzą, to jest jeden właśnie z tych punktów widokowych, gdzie można maksymalnie jakby dojść do tej strefy. No ale to nam cały czas nie wystarcza. O, stwierdziliśmy, że idziemy dalej, w to muszą będziemy tą wyspę dookoła. Mieliśmy pewne plany. I dotarliśmy do miejsca z tą charakterystyczną rzutkiewką. A jeszcze zanim mówimy o rzutkiewce, to gdyby Państwo byli ciekawi, jak Państwo zapisuje się słowo górka, to jest duży ogień i góra, czyli duża góra ogień. To jest słowo, które się wtedy nauczyłam. Znaczy, to wysiłam się to znaczy, sprawdziłam osobniku i byłam zachwycona, że jak się nie przyszłamy pojęcie, że jestem w stanie rozczytać jakieś słówka. Ale dosyć to tworzenie przez nich słów jest dosyć specyficzne. Natomiast to, co tutaj oferowano, to było to sklep z rzodkią. Ta rzodkiew jest ogromna, bo może nawet tak rozmiarów wciągać swoje owoce, korzenie.
tej naszej przypowieści o rzece, który dziadek mógł wyrwać. I dane są podpisane o tym, że w tej ziemi wulkanicznej prawie coś rośnie i nie są w stanie hodować jeszcze takie wspaniałe owoce. I warzywa, bo są pomidory też tam i jakieś jeszcze jakieś owoce, które próbowały jakieś sady hodować. Ale cały czas była przyjemna pogoda, my sobie oglądaliśmy te widoki. Tutaj Państwo przychodzą po ogródku na zapleczu, po pośród tego zapleczu, czy mieli i cały czas sobie oglądaliśmy z różnych stron tą rurę. Piękne palmy, w ogóle siedzieliśmy, że mogliśmy tam zamieszkać z tym wspaniałym widokiem, codziennie się cieszyli. Ale w pewnym momencie, w miejscu, gdzie właściwie już nie było widać słońca, być po drugiej stronie góry, okazało się, że trochę się zmieniła sytuacja i to, co Państwo widzą, to nie jest żadne spaliny, tylko pokój wulkaniczny, który jest zbity przez ten samochód. I tutaj już mniej zielono, bo wszystko jest przysypane. Chcieliśmy do autobusu, bo stwierdziliśmy, że nie mamy masy, nie będziemy się dusić i mamy bardzo obejść tej drugiej strony, co jest wodę. I tak właśnie wygląda nasza podróż pan kierowca. Z wycieraczkami zrzucał. No i wysiedliśmy i tak mniej więcej wyglądało posadzki, to wspaniałe osoby, które akurat zespało. Okazuje się, że w zależności od tego, jak nadwieje, to raz ci jedni mają dobrze, a raz ci drudzy mają dobrze. Ta część niestety podobno częściej ma niedobrze. Samochody były uprzykrywane z jakimiś szmatami, bardzo dużo rzeczy było porzewiałych. Czy nie zamiatają ulice, są takie specjalne pomarańczowe worki. Tylko na popiół, z pewnym popiół worku, z nadzieją na lepsze, proszę. I jutro zabiję w drugą stronę. Co gorsze, ten popiół dolatuje też właśnie na dużą wyspę i tam właśnie też ludzie te worki popiołu, tak jak wędliście czasami, niektórzy, które mają ogrody i klony, to muszą liście, wychodzicie się, to dzień te popioły. No i obeszliśmy wyspę, w ogóle tam też kupaliśmy się w ocenie. Ale stwierdziliśmy, że no jeszcze trochę nam brakuje tych rzeczy. No był popiół, ale byśmy chcieli trochę bardziej zobaczyć. I oszacowaliśmy, że kiedy odpływa ostatni prąd, stwierdziliśmy, że damy radę. No paręnaście kilometrów tą skrótem do takiej najbardziej wysuniętej w górę stacji, bo to była stacja wodawcza, ten punkt drogowy, stwierdziliśmy, że trudno. Jesteśmy tutaj w wojnie, wiadomo, że kiedy wrócimy. Jesteśmy tak daleko od tej centralnej części wyspy, że musimy przeważyć, że najpierw trudno przynosimy tak. I postanowiliśmy pójść też do słońca. Udało nam się dotrzeć, nie dość, że jest to najbardziej dopuszczalne miejsce, to przez pomyłkę skręciliśmy źle, byliśmy nawet tam, gdzie nie było. Ale w zasadzie widzieliśmy wspaniałe widoki. Po drugiej stronie są zatoki widoki na wysokiego. No i tutaj właśnie okazało się, że jesteśmy trochę za daleko, ale po swoich śladach żeśmy wrócili i tutaj jesteśmy w tej fazie, w której można było być. Natomiast był taki moment, że stwierdziliśmy, że chyba jednak... Ale to jest taki ten zaułek, gdzie jeszcze na takim czasie mamy zdjęcia, patrzymy, że to będzie połowę, bo zakazaną drogą. Natomiast wspaniałe jest to, że to właśnie pokazaliśmy. To jest bardzo mała miejscowość w porównaniu do tego, że Tokio, które nocowaliśmy raz od takiego Japończyka w mieście, tam przy okazji jak widzimy na tej wyspie Naoshima, na tej wyspie muzeum. Nocowaliśmy u niego takim, po prostu znaleźliśmy u niego noc jak taką, stwierdziliśmy, że blisko tej wyspy, to myślę, że trzeba. I on się pyta, po co my do niego w ogóle przyjechać, czy po co do miasta przyjechać? No, dalej będę nosił, zobaczysz te wszystkie dziadki. A, no jasne, bo wiecie, bo mnie jest nie ma, taka fioka. A ile to jest? No, trochę poniżej 2 miliony. Taka mała fioka, nic nie ma. No i cudowne miejsce, kolejne, chyba moje ulubione, jeżeli chodzi o Japonię, to okolice Deppu. To jest też miejsce, które
poleczyłam właśnie ten Japończyk, co mieszkał w tej wiosce. Jest to miejsce, do którego Japończycy przyjeżdżają pokąpać się po ocenach i poobserwować oceny. Zgodziliśmy się, że się nie można kąpać, bo są już bardzo duże stężenie siarki i bardzo trudne odwiedzić. Z tego, że gotują na miarę. Tak, gotują tam na miarę. Ale już właściwie na gejzer. Niesamowite miejsce, bo my jak pierwszy raz właśnie byliśmy w Kagoshimie w ocenie, to dostaliśmy takiego fioła na koncie tego ocenu, że po prostu ja mogłam już w ogóle nic nie robić, tylko cały dzień zdarzyć sobie w ocenie, w racji wody. I dlatego postanowiliśmy pojechać do tego miejsca, które jest ludzie wśród Japończyków w ocenu. Miejsce naprawdę niesamowite, bo fantastyczna przyroda, tam też są dookoła górki, może nie jakieś specjalnie wysokie, ale bardzo mnóstwo jest takich otwarć, połączeń z tymi gorącymi wodami, które mogą pod ziemią. Także właściwie w każdym ogródku coś tam dymi i ktoś ma jakąś studnię, na której sobie gotuje właśnie jajka albo coś innego. Albo grzewa sobie dom. Myślę, jest to drugi ogródka, jakiś gejzer wybuchał i to było niesamowite. Tam też udało nam się zobaczyć niesamowite roślinki, które hodowali w szklarniach. Między innymi wspaniałe nenufary i też niesamowite tańczy lotosy. Trafiliśmy do, ponieważ byliśmy w porze takiej jeszcze trochę monsunowej, więc byliśmy na straszną górę, ale ponieważ w tych źródłach było po 100 stopni, więc specjalnie nie było na zimno. Aczkolwiek ja tak przymokłam, że mi paszport zamógł i przeciął mi cały plecak, wszystko wyczytałam aparat na sieci i bałam się, że w ogóle paszport się do wrzucenia, ale udało się po prostu przyjść na to, tak. Te źródła są niesamowite. Te akurat są tylko do obserwacji, ponieważ tam temperatura to było 90 parę stopni i dosyć gwiazdę. Miasta pogodę. To bardzo fajnie wygląda, jakby to było na woda, a jednak to się paruje, no to tylko para, więc to tak by było. To jest coś, co też. W ogóle cała ta miejscowość ma wydzielone kilka takich miejsc, w których można podziwiać te spektakularne źródła. Tykłami albo mocnymi gejzerami. Kupujesz taką książeczkę z getami i tam po kolei się szlaki się odkrywają we wspaniałe miejsca. Ale oprócz tego właśnie w tym drugim domu mają komercyjny taki onsen, w którym można sobie kupić bilecik od kilku do kilkudziesięciu złotych, w zależności od prestiżu i od miejsca. I można sobie różne takie ciekawe miejsca zwiedzać. Właśnie gejzer i ku mojemu zadowoleniu oni wstrzymali, bo budowali, żeby nie mogli sobie zapostrzegać, ale i tak kilka metrów w górę. No i owe gotowanie na parze, jajka i warzywa na parze. A tak wyglądał właśnie jeden z takich skromniejszych ocenik. Też mi się udało przejść moment, kiedy pani była i robię zdjęcie z mojego ulubionego typu. Czyli położonego drewnem, cytrowym, one są obciwa. To jak widać jest fuzja między szczęsnością a tradycją, bo plastikowe cebulżyki wydają drewniane. I to taki z dziurką do stołek, tu się siada, a cebulżykiem się polewa. I trzeba tak robić jak oni, bo inaczej jakoś źle tam patrzą. Znaczy lepiej umyć po swojemu, a potem już tam zmarkować, że tam się odlewa. A i to właśnie ogródek, czyli i tu, proszę Państwa, spełniło się moje jedno z największych marzeń. Chciałam zobaczyć ryż. Bo jeździliśmy do tej Japonii, jedno z tych pierwszych zdjęć, to było tak środa, to były pola ryżu, tak, widziałam, jest Shinkansena, ale chciałam wejść na to pole ryżu, chciałam dotknąć tego ryżu, chciałam zobaczyć ten prawdziwy ryż. I właśnie tam w Bebu szliśmy do jednego z wyżej pokojów ocenów, się udało. Ja po prostu weszłam w ten ryż, używałam w ten ryżu, że oczywiście nie wyniszczyłam. Ale byłam tak szczęśliwa, że po prostu zobaczyliśmy te, dotknęliśmy tych prawdziwych
ryżowy. Coś cudownego. No nie wiem, może dla Państwa nie robi wrażenia, ale ja to wtedy próbuję ochotę rzucić wszystko i jechać. Jestem inżynierem do wykształcenia, więc ten mostek też na mnie robi wrażenie, że mostek konfuzję tego, co mi się zawodowo i tego, co mi się nie robi. A już po prostu nie. O, to jest. Ja też nie wiem, czy byłabym w zasadzie użyta, jakbym chciała pomóc w zasadzie. W kierunku tego mostu się spaliśmy, bo chcieliśmy zobaczyć kolejną dziwność. Jak oczywiście w szałasach, na których też tutaj na zdjęciach hodują kryształy. I te kryształy są podobno zdrowotne, mają jakieś moce. I te kryształy to też są jakieś takie związki, szarki, które mocno bogate trąca z tych różnych źródeł i można tu zacząć uważać po drodze, bo uważać nie zejść po mostu. I takimi korytarzami chodziło w tych kształtach sobie hodowali kryształki. Tak, specjalnie to nie może jeszcze nie widać, bo to jest spektakularne, ale potem też bardziej rozwiązało po zbiorę. Ale też dosyć interesujące. I po zupełnie po drugiej stronie miasteczka, tego właśnie tempu z osenami i z tymi kryształami, jest dosyć specyficzne miejsce, bo jest górka, którą oddano wypadanie małp. Są to też makaki, czyli podobne małpy, które widzieliśmy w śnieżnych parkach w Donace. Natomiast te małpy tutaj, one nie mieszkały jakby oryginalnie, tylko okoliczni ludzie, którzy mieszkali w dosyć problematyczną sytuację, bo małpy szabrowały im po prostu posesję. Kradły, niszczyły zbiory, niszczyły ryż. I oni stwierdzili, że dosyć tego i trzeba też jakoś te małpy okiełznać. I wydzielili kawał góry, kawał właśnie parku, który został tak zagospodarowany i te małpy zostały tam zgolnione, żeby sobie tam zamieszkały. W tym momencie jest to naprawdę warto odwiedzenia miejsce, jeżeli ktoś lubi zwierzęta, bo sporo tych małpek tam się znajduje. Wjeżdża się na górę kolejką, taką jak na dworce, albo można na tych odkrywać. Natomiast tych małpek jest całkiem sporo i są te w ogóle były niegroźne. Pogadali z tymi małpami, z rasijami, które to w ogóle weszliśmy między nimi chodzili. Tylko zwracali uwagę, żeby nic nie odkładać, a nie można jakiegoś aparatu też nie położyć, bo tak jak na całym świecie jest to odkrywka z rzeczy i potem uważać w naszym obiektu. Małki są niesamowite, na nas spędziliśmy dosyć dużo czasu i bardzo to miejsce dało mi do myślenia, bo pracuję, obserwowałam, jak te zwierzaki się zachowują, zwłaszcza te mamy, kiedy swoich dzieci, jak bronią, jak tam bójkę widzieliśmy między jakimiś bandami, to naprawdę daje mi punkt do myślenia, bo musimy to wyglądało i pokazuje, jak naprawdę blisko jesteśmy te zwierząt i czy nasze zachowania, które nam się wydają takie ludzkie i takie wyjątkowe, to nie jesteśmy wcale specjalnie wyjątkowi, tylko bardzo jesteśmy blisko nie jednym. I jeżeli chodzi o te dobre, opiekuńcze zachowania i to bardziej. No mało pomału były najsłodsze. Czy prawie w ogóle biały, który jest tam biały, czy w ogóle zachodni? Prawie spotykaliśmy też takie miejsce. Tajemnica poruszynera, który nam nie będzie przychodzić. Zaraz przyjdzie pan zupełnie, żeby nie pisać wszystko.
Będę mam w szoku trochę, w tej pistyle. I ta część, do której karmiono, to taka była bardziej już zagospodarowana, to było zbyt jakieś te miejsca do karmienia. Natomiast jak się troszeczkę dalej pójdzie na bok ścieżkami, to już takie bardziej naturalne, że tak powiem, środowisko tylko zobaczy. To nam się chyba jeszcze bardziej podobało. Takie kaszkada w środku mówiła, cała góra jest małkie. One sobie tam biegają już jak się wchodzi w same podnóże, jak jest ta pierwsza stacja kolejek, już tam pierwsze widać. Tak jak z tymi lękami, zobaczycie pierwszą małpkę i jest normalnie prawie ogarnąć. A potem się okazuje, że tych małpek jest parę sekund. I kolejne miejsce, które też dowiedzieliśmy się od Japończyków, ale o tym już trochę w przewodniku nawet było napisane. To jest taki kurort, on się nazywał na Japońsku Shirakawa, na przykład się po Białej Piaski, czyli tak podobnie nazywają miejsca swoje ulubione kurorty. Miejsce jest niesamowite, ponieważ znajduje się w połowie takiego półwyspu, po którym prowadzą szlaki świątyń. Może tak o nich słyszeliście, szlaki tysiąca świątyń, gdzie japońscy pielgrzymi idą od świątyni do świątyni pieszo i sobie tam na kilku zbierają urządki palone z świątyń. Natomiast na samym południu tego półwyspu, znajduje się właśnie ta miejscowość komercyjna dosyć. Natomiast dzięki temu, że my tam byliśmy pod koniec września, już było mega gorąco, to już prawie w ogóle nie było turystów. Jak później żeśmy widzieli zdjęcia z tego miejsca, tak z sezonu, japońskiego sezonu, to właściwie koło rocznika nie udało się przejść, bo tyle ludzi z tamtą na jakimś koncercie, tak była taka sezona. Dlatego, że ktoś tam miał się wybrać, to właśnie czas to jest wreszcie. Znaczy, że tam są też bardzo ciekawe właśnie zaraz. Tak, my tam pytaliśmy właśnie dlatego, że ten obiekt ma architektury jest piękny, to jest też takim podwodnym obserwatorium. Tak. Sobie tam zejść z kitkami i obserwować coś pod powierzchnią morza. Jest to dosyć stary obiekt, ale ma swój klimat. Jest to na dworze w latach 70. Ale z trudnością tam weszliśmy do tej rury pod wodę, oglądaliśmy sobie rurę. I jak tam sobie siedzieliśmy, to mieliśmy wrażenie, że siedzimy w pralni. Oczywiście jest cały tam komentarz, co to za ryby i dlaczego tu jesteśmy i czemu tak wspaniale jest. Jesteśmy na samym dnie. Natomiast my tam pojechaliśmy właśnie dlatego, że Japończyk znajomy nas wypróbował, że jak lubicie oceny, to musicie tam jechać, bo jest to miejsce właśnie specjalnie od klaty nam zależało. Jeden z najstarszych, najsłynniejszych oncenów otwartych, czyli Rotenburo w Japonii, do którego podobno jeszcze cesarzowie i Shokunu przyjeżdżali w dawnych czasach. Jest to niesamowite miejsce, ponieważ te jamy z gorącą wodą wypływającą z pod ziemi znajdują się tuż nad samym brzegiem morza i tak naprawdę tam jak to może ja krótko wyjaśnię funkcję tego onsenu. Tam na skałach po lewej można się opalać, jeziorko w głębi jest gorące, natomiast te przy morzu jest chłodniejsze i takie fale zalewają. Tak, czyli miesza się pewnie woda gorąca, ta z tych wiecznych źródeł gorących i woda z morza, jakby przyniosłoby to wrażenie. A tak wygląda Kojdanska. Też tu pokryją rubiaste zdjęcie, to się było wiedzieć, znaczy nie wolno, ale też przyczaiłam się. Wiem, że to jest złe, ale chciałam pokazać, że to wygląda w środku. Zwłaszcza, że niesamowite są to. Po jednej stronie damskiej, po
lewej stronie męskiej, po prawej stronie damskiej. No i wspaniała przyroda, jeden z najpiękniejszych kwiatów, które jest dość popularne w Azji i w Azji Południowej, Południowo-Wschodniej, czyli Hibiskus. I blisko tej miejscowości, gdzie na brzegach tego miasteczka, znajduje się też taki park, trochę rozrywki, trochę zoo, w którym można między innymi zobaczyć pandę i różne ptaki. A to panda czerwona, czyli pajęsko, czyli zwierzątko, które jest w rogu przeglądarki. Państwo używają i chcieliśmy zrobić zdjęcie, bo to pajęsko wtedy jest listy, to właśnie ta czerwona woda. Ale była strasznie wściekła, bo była chłodna i kilka razy tego właściciela, jak to jest dużo, 40 rundek,
że między domami tworzą takie plomby, to znaczy pojęcie ogólne to jest pomalu z tymi budynkami, gdzie sobie też tworzą taką małą oazę, żeby mam też odrobinę przysiąść pogodować, a nie było na tyle kontrolować. To na przykład jest dach dworca Kyoto, gdzie na super nowoczesnym, ogromnym budynku ze stali szkła dla dachu zrobili parczek kompusowy, tak żeby ludzie jadąc, czy mają przysiadkę, albo ci sobie odpoczyć, to wchodzą sobie wysoko na jakieś 7-8 piętro, ale duże parczek. I jeden z moich ulubionych obrotów, który Państwu chciałam polecić, to jest właśnie bar przy Pałacu Cesarza, obrotu cesarskie. Właściwie bezpośrednio w sąsiedztwie dworca Topińskiego, na którym z lotniska, gdzie 5-10 minut spacerki do dworca, więc warto tam sobie się przespacerować. To, co widzimy tutaj, to są pozostałości murów obronnych, bo Pałac Cesarza w tym momencie to jest taki nowoczesny budynek, w sumie nie specjalnie architekturą się nie różniejący, bo zamek Edo, czyli ten zamek, który był w Tokio, niestety został kompletnie spalony, zniszczony. Jest to jeden naprawdę z niewielu zamków,